Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Oj, siemanko, witajcie. Jak widzicie, zaczęliśmy troszeczkę tak ostro. Spierdzielaj. Nie macie. Dobra. O, wyjdź. Okej. Chyba co, pokonaliśmy ich. Wydaje mi się. A to co tutaj się dzieje? Komponenty do wytwarzania, okej. Zapis rozmowy. Czy jakieś zadanie ukończyłem? Tak, NPCD, okej, super. No dobra. Jakiś gang motocyklistów tu chyba był. Okej, dobra. Jak widzicie, jest to cyberpunk. Do końca zbliżamy się wielkimi krokami. Bo zadań już coraz mniej mam wykonania. To też na razie takie małe zadania wykonujemy. Dzisiaj prawdopodobnie będę... w Pacyfice. Odbiór. Przyjmuję zgłoszenie, ale dajcie nam wsparcie. Niepotrzebne już. Odbiór. Dobra. Jaka mam teraz stąd wyjechać? Tam chyba. Schodzimy na 01. Powtarzam. Schodzimy na 01 w sektorze. Możecie wracać bez odbioru. Może i tędy nie wyjadę? Próbujemy. No chyba nie. Utknęliśmy. Może nie? Dobra. Dzisiaj plan jest taki, żeby... żeby zrobić troszeczkę kontraktów. Wow, co to tam było? Nie wyjadę. Uciekać! Tutaj też nie. Gdzie ja tu się mogę wydostać? O, chyba to będzie najszybciej. Tak jest. Tu szałtko do kradzieży. Dobra, to jeszcze na początek to tym się zajmę. To jest, tu jest. Okej. Okay.
Czy to rusek kuźwa mać? No cię! Pierd... Dalaj. Co ty masz? Tak, zbieram. Cześć, Wi. Fajne te nowe kółka, nie? Wysyłam adres, gdzie je dostarczyć. No i super. Jak daleko? Ja mam tu jechać 3 km. Okej, może być. Zobacz. Podejrzewam, że jakieś niespodzianki będą po trasie. Czyli będą nas próbować tutaj jeszcze ubić. Asterydak widzę ten golfik. Dobre, dobre. Jechać i się nie rozbić przy okazji. Na szczęście nie jest to zadanie na czas. Kurwa, ktoś ci świeci na karku. A jednak. Chyba się pakołek mam w samochodzie. Wo. Bo ja nie mogę strzelać. Się zaskoczyć, ale w ten sposób już tak. Wow. Dobra, siądziemy tu, zbiorę. A co mi tam? Muszę kończyć. HCPD, likwidacja zagrożenia! Zbliżam się! Dobra, gdzie mam tu jechać? Tam muszę wrócić. Padła. Dobra. Nie pojechałem tędy, co trzeba. Ajajaj. Dobra. Też nie, no chyba. W miarę. Będzie źle chyba. Do wszystkich zaangażowanych jednostek. W sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. Okej. Okay. Ale też pewnie nie będzie koniec niespodzianek. Nic. Wróć. Dobra. Ma już tego. Co to się wydarzyło? Dobra, jedziemy. Drzwi już jestem. Tędy, chyba tędy. O, widzę, kolejni jadą za mną. Teraz się zabawimy! Super.
chwyci. Zjeżdżamy. Już mamy bazę, praktycznie miejsce, w którym tu mamy. Co tu jest? El Capitan, kurwa, wi. Bez takich, co? Jak się umawiamy, że wyjesz do mnie sprzęt, to nie. To się umawiamy, a nie takie coś. Ogarnij co następnym razem, dokończ robotę, po prostu kurwa dokończ. Bez dodatkowych gości, co? Do kurwy nędzy, pozbądź się ich. Ja pierdzielę, co za. Naprawdę jakiś. Dobrze jadę do licha. Dzielę się! Spadaj! No, wiedziałem, kogo wziąć do tej roboty. Dzięki za pomoc. Reszta w rękach mojego człowieka. No, dużo roboty będzie miał. Uznania czeka na ciebie w skrytce. Okej, w skrytce powiadasz. Masz dużo roboty, żeby to naprawić. Co my tu mamy? Niech zacznie się zniżkowa zabawa. Okej. Na stację O'Neill zostały skradzione dobra o wartości milionów euro-dolarów. Ratusie zadowoleni na stacji w trakcie burzy słonecznej, która tymczasem... I dobra, super. Tu jeszcze jest jakiś telefon mam. Więc go... Wykonam. A, to Reed w ogóle. Reed? Czekajcie. To przekaże informacje pomocne w ujęciu sprawców. Nie no, zobaczmy. O co tu biega? Vi, podjąłeś już decyzję? Reed, jeszcze... ciebie też miło słyszeć. Dobra, ja jeszcze się muszę zastanowić, w sensie muszę jeszcze te wszystkie zadania porobić. I oczywiście na finał to zrobimy. Wiesz co, daj mi się jeszcze zastanowić. Dobra, odezwij się, gdy będziesz pewny. Tak zrobię, dzięki. No, właśnie. Dobra, czekajcie, gdzie tu jest? Jakaś mapka by się przydała. Co tu jest? Klient własny. Nie to, nie to. A gdzie tu jest? No właśnie, tego mi brakowało. Moje mieszkanie, autofixer, szybka podróż. O, gdzie to jest jakaś szybka podróż? Tu jest. Dobra, podlecimy tam. Nie odstraszają ich trudne warunki, ani obecność gangów. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jeszcze mamy tylko kilka metrów do podbiegnięcia. Zobaczymy, co to będzie za kontrakt. A to chyba jest w ogóle stadion. Tak, chyba tak, to jest stadion. Aha, zrzut gdzieś widzę. A, tu jest zrzut. Te koci mi go zrobić. Znowu się oddalam od zadania. Dobra, najpierw zadanie. Gdzie tutaj jest to zadanie? A, tu. No tak, nie. Kuźwa, tu widzę. Tu się widzę zaczyna od nowa. Kuźwa, nawet wejść nie da. Pierdziele. O, na grubo się zaczęło. Mnie strzelają. A, ty mi tu strzelasz.
wcześniej. Żegnaj. Mam nadzieję, że broni mi wystarczy. Dobra. Nie ma. Kurde, jakieś dziwne czapki mają. Chyba, że to nie są czapki. Trzaska, komponenty. Dobra. Okej. Może tym go zrobimy. Czy tam jego, nie wiem nawet w sumie, kto to jest. Co to za płeć? Pulsar. Zapis. Co to jest? Nowaki jakieś. Weźmy to broń. Dobra. Panie wyświetlują! Razie wszystko! Kurde, niecelny coś jestem. Gin, przepadnij. Mamy komponenty, bo najbardziej się wszystko to przyda. Co tu jest? Też komponenty, dobra. Dostań się do bazy Woodu Boysów. Okej, okay, dobra. Nie czytam kurde komunikatów. Dobra. Odzyskamy życie. Jeszcze tego przejrzymy. Lecimy dalej. Wyłącz. Okej. Dobra, ja bym tu potrzebował. Dobra, prosicie. Co my tu mamy? A, tak. Katana jakaś jeszcze tu doszła. Co to jest? Ujawnienie wyłącz tryb asysty. No dobra, tryb asysty mi się spodoba. Na pewno. A ci wodoboisi tu mają dziwne... A to co? To mi się tu miło. Tam jest ich czterech. Tego nie mogę wziąć. Te działka to dziwnie pracują. Część to w ogóle. Chcę gdzieś tu? Niby ich widzę, ale nie widzę po prostu jak tam dotrzeć. Przejęcie kamery, wyłączyć kamerę. Ja nie potrzebuję żadnych kamer tu. Ale dziwne pomieszczenie. Dobra. Jeden strzał i nie ginie. Oj, 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 oj. No właśnie, o to chodzi. Okej. Okay. Czyli oni są tam gdzieś na dole, dobra. Dobry to intruza przez... Dobra. O, widzę, ktoś jest. Ja
wychodzę. Kurde, jakieś dziwne rzeczy się tutaj wyprawiają. Tu chyba nic więcej nie ma. Pewnie tędy można wyjść. Okej, mamy coś tu ukryte. No proszę. Nie macie. Użyj drabiny. Mamy komponenty kolejne. Ja wolno idę tutaj, no ale chcę się skupić. Wiadomo, szybkiego to co jest niewskazane. A? Ale stoję? Nie. Dobra, jestem przykucnięty, zaczajony. Przymknęliśmy. Tam ta broń cały czas strzela, widzę. A co to jest? Komponenty. Biorę. Katana. Nie biorę katana. Weźmiemy. Warto było jednak. Misja jedna. Misja druga. Dobra, i tak będziemy ich wykańczać. Dobra, nie macie. Dobra, idziemy tam. Tak mało trochę amunicji wykorzystam, jak tak dobrze mi będzie szło. Komponenty jak najbardziej. Tak, gdzie ja tu mam iść w ogóle? Wy tutaj mam iść. Ale ja chyba już byłem, mi się wydaje. Tak, poszedłem tam. Poszedłem. Aktywacja systemów obronnych 40%. Co to kurwa ma być? O w mordę. Co to jest? Co to jest? Wow. Kolejny? Nie ma. Jeszcze coś? Tam widzę, jest. A pierdziele, jednego tu jest. Wow, to jeszcze do tego szybko się przemieszcza. Wow. Może ja zmienię broń. Pierdziele. Dobra. Lo. Dobra.
systemu. Skanowanie obszaru w toku. Wykryto obecność organizmu żywego. Aktywacja procedury ewakuacyjnej. Wyjście awaryjne odblokowane. Co tu mamy? Orku łącze smart komponenty. Okej. Ale masakra się tu wydarzyła. Dobra. Co to jest? Komponenty. Tam się jeszcze dziwnie zachowują, bo tu przylecieli. Kapiszon? Nie, dziękuję. Wow, nieźle. Co my tu mamy? Znajdź Miko Alexis. Okej. Okay. Jeszcze sobie zbierzemy. Gdzie tu teraz tego szukać? Nie wiem, może tutaj? Na to by wychodziło. Hej, ostrożnie z tym. Jestem podpięty do Netrunnera. Chyba nie chcesz, żeby oberwał rykoszetem. I tak umrze, odsuń się. Milko już jest trupem. Ty jeszcze masz wybór. Nie wiem, kim jesteś, ale lepiej się odsuń. Szkoda kuli na Milko. Wiem, co mówię. Jestem z Netwatchu. Agent Alan Noel, specjalista od przestępczości zorganizowanej. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Ja jestem Disney. A dobra. Tak, jasne. A ja mam rezydenturę w Crystal Palace. Wiem, kim jesteś. W firmie sporo się mówiło o twoim ostatnim występie w Pacyfice. Wtedy udało ci się dojść z nami do porozumienia. Też mi się tak wydawało. A potem okazało się, że twój kumpel zainstalował mi pokryjomu program śledzący. Dlatego tym razem nie będę tracić czasu na gadanie z korpusami. Daj mi się chociaż odpiąć od Milko. No dobra. Ale jeden nerwowy ruch i leżysz. No, tak lepiej. A teraz posłuchaj. Nie możesz zabić Milko. Nie teraz. A, dobra, podaj powód. Tak? Spróbuj mnie powstrzymać. Posłuchaj. Od paru miesięcy siedzę w tej norze z bandą troglodytów. Narażam życie, żeby rozpracować siatkę szantażystów i morderców takich jak Milko. Ale żeby to zrobić, muszę najpierw znaleźć tego, który pociąga za sznurki. Kurde, no. Życzę powodzenia. Zastanów się. Będziesz musiał jakoś sobie poradzić bez Milko. Nie rób tego. Aha. Co tu się kuźwa dzieje nam? Okej. Zneutralizuj Milko Alexis. Chyba zrobione. Opuść bazę. A tu co? Karta dostępu Alona i nieśmiertelnik Alona Neska. Okej. Okay. Oczywiście teraz będzie trzeba stąd wyjść. Dobra, co my tu mamy? Mam nadzieję, że wyjście będzie prostsze. Opuść bazę, czekajcie. Czemu tędy mi każe iść? Czy jest jakieś inne wyjście jednak? Dobra. Musimy schylić. Dobra, to lecimy. No dobra. Opuść bazę, Wood Boys. Zrobione.
Dwa punkty atrybutów mamy. Wiesz, dlaczego lubię z tobą pracować? Bo nie trzeba ci dwa razy tłumaczyć, co masz robić. Serce klientki cieszy się i raduje. Przelew już poszedł. Zlecenie zamknięte. No i super. No ja tu widzę jeszcze jakiś telefon. A to Reed znowu. Bez jaj. Dobra, spróbujmy. Znowu będzie chciał mnie nagadywać? Podjąłeś już decyzję? Nie podjąłem. Reed, ciebie też miło słyszeć. Wiesz co? Daj mi się jeszcze zastanowić. No. Dobra, odezwij się, gdy będziesz pewny. Nie nękaj mnie. Tak zrobię. Dzięki. Ja pierdzielę, nękacz. Właśnie, o ten telefon tu chciałem. A nie, on cały czas mi tutaj. Okej. Okay. No dobra, trudno. Będzie tak widać, to wisiało. Super. Gdzie my jesteśmy? Tu gdzieś był ten... Był albo nie, bo no już nie ma, widzę. Wow, księżarówka, dobra. Dobra, bierzemy coś nowego. Zobaczmy, co my tu mamy. Komu bije, to nie, to będzie ostatnie, bo to są finałowe. Zakończenia. O co tu chodzi? Słuchaj, witę na Iron łapie. Nie, to na razie nie. Ścieżka królów to jest... Co to jest? Znajdź wszystkie obrazy z arkanami, tarota, Dogtown. Zajmijmy się może tu. Kontakt wszyscy wiedzą, nikt nie pyta. Dobra, może od niego znów. 830 metrów, niedaleko w sumie. Dobra. Myśmy coś sobie chyba tu wezwali. Czyli to jest pod tym klawiszem. Czekajcie, co ja tu wam? Turbo jakieś? To jest ciekawe. Może to będzie dobre? Akurat na ten... Chyba coś takiego jak tu jedzie. Tak, dokładnie. Czemu ja nie mogę tu wsiąść? What? Co się tu dzieje? A, tu mam wsiąść. No dobra. To jedziemy. Niedaleko mi to zostało. Tu się przejdziemy raz, dwa. Kolejny samochód. A, i słyszę zrzut. Gdzieś tam. Kurde. Mogłoby być ciekawie, na pewno, ale dobra. Będzie jeszcze okazja ku temu. Może na koniec odcinka to jeszcze przyjadę i może jakiś zrzut się dorwie. No, tutaj tak. Ciekawe miejsca wybiera, kurde. Kerry? Żona? Tym razem V. Rozczarowany? Kurwa, wybacz, nie do końca wiem, jak ten wasz cyrk działa. To proste. Wyobraź sobie, że Johnny jest tylko pasażerem. Jak go znam, to pewnie w dodatku na gapę. Ale kierownicę trzymam ja. I wolałbym, żeby tak już pozostało. Jarze! Nie no, spoko. Ty też się nadasz. Masz jakąś sprawę, Kerry? Robotę. Chyba w takim razie idealną dla ciebie. Ruch Grey i Malagra, bądź tam nad ranem. Pogadamy. W porządku. No dobra, czyli mamy jakieś zadanie.
wykonamy tu trochę zadań i... czekajcie, gdzie tu mam iść? Tu mam iść. O. Ty od Hensa, nie? Ile wiesz o robocie? A jakiś dzień dobry? Jak się nazywam? Aha. W tym ośrodku produkują młodych sportowców. Ludzie zjeżdżają tu z całego świata podpisywać z nimi kontrakty. Ty wejdziesz jako scout San Diego Shredders. Nazywasz się Victor Wilson, masz 28 lat i szukasz lewego skrzydłowego. Właśnie wrzucam cię do ich systemu. Nadążasz? Co? Sorry, zamyśliłem się. Serio? Nie. San Diego Shredders, Victor Wilson, 28 lat, szukam lewego skrzydłowego. I daruj sobie już ten ton. Brawo! W środku lepiej nie gadaj o swojej tożsamości. Wejdziesz, znajdziesz biuro Fiony Vargas, dyrektorki ośrodka, i ściągniesz z wewnętrznej sieci dane skautów podpisujących tu umowy. Pytania? Co taki ośrodek robi w Dogtown? To, co wszędzie na świecie. Wzmacnia sportowców. A jeśli chcesz ich wzmocnić nieco wcześniej niż to dozwolone, no to gdzie pojedziesz? Tam, gdzie to nikogo nie obchodzi. A my jesteśmy w stolicy. Nikogo to nie obchodzi. Tu nie obowiązują żadne prawa oprócz tych wyznaczanych przez Hansena. Przypominam, że Hansena nie ma. Powinienem wiedzieć więcej o swojej fałszywej tożsamości. Nie powinieneś. To tylko twoja karta wstępu. Rozmów o sobie unikaj. Nie ryzykuj i zdobądź dane. Co Hansa obchodzą podatki? No już nic, bo leży w grobie. Hans jako poborca podatkowy? Średnio mi się to klei. A Hans i dobra kasa już ci się klei? Myślisz, że on to robi, bo wierzy w sprawiedliwy podział dóbr? Wszystko jasne. Cieszę się. Szybki skan i... mamy to. Zapraszam pana Wiktora Wilsona do środka. A jednak, gentleman. Kto by pomyślał? Na razie. Dobra, zejdź do sali prezydent. O, okej. Prezentacyjna sala. Aha, czyli tu. No dobra. Co my mamy? Sala prezentacyjna, wymagana karta dostępu, okej. Moment, czy te schody tu się nie zamknęły? Znaczy te drzwi? Wow! Pan Victor Wilson. Witam serdecznie i zapraszam do mnie. Słucham? Wszystko, co pan zobaczy, jest objęte klauzulą poufności. Jeśli informacje o naszych zawodnikach gdzieś wypłyną, zerwiemy umowę z San Diego Shredders w trybie natychmiastowym. Brzmi poważnie. Samą wizytę proponuję zacząć od baru. Alkohol jest darmowy. Zapraszam. Oho, Vi, chyba mam dla ciebie bojowe zadanie. Musisz dla mnie zneutralizować 3 lufy tekili. Kuźwa, ale namawia, no. Piąteczek, piątunio, no czemu by nie? Kto korzysta z tych robotów? Z naszych platform komunikacji werbalno-motorycznej korzystają skauci, tacy jak pan, ale z daleka. Z Azji, Europy, Afryki. Nie każdy może lub chce pojawić się w Dogtown osobiście. Weszliśmy tym potrzebom naprzeciw. Zależy mi na spotkaniu z doktorą Fioną Vargas. Nie byli państwo umówieni. Obawiam się, że to niemożliwe. Coś czuję, że to będzie z te zadań, co miało kiedyś takie coś. Miałem być po cichu, znaleźć i się nie udało. Dobra. Co my tu mamy? Gdzie my mamy tu iść? Co tu jest? Stalna deaktywacja. Inteligentne szkło. Okej. Okay. Ci sportowcy to dzieciaki. Widzę kilka lat za młode na takie ciężkie modyfikacje. No widzę.
Proszę Państwa, kolejną juniorką na sezon 2077-2078 jest Katie McCannon. Że już jakiś talent w kierunku piłki nożnej. W postaci tu widzę. Po drugiej stronie środkowa napastniczka. Co to jest? Ma stale wzmacniane. Centrum Rozwoju Kompetencji Motoryczno-Neuralnych, numer 341. Centrum Rozwoju Kompetencji Motoryczno-Neuralnych to jeden z najnowocześniejszych ośrodków rozwijających młodych sportowców. Wyszukujemy talenty i hojnie w nie inwestujemy, by zapewnić klubom sportowym na całym świecie stały dopływ zawodników budzących emocje. Szukasz sportowca, którego osiągi talent i charyzma przyciągnął reklamodawców? Jesteś we właściwym miejscu. Myślisz, że to puste obietnice? A słyszałeś? Słyszałaś? O Alanu Fordzie, Marku Elwaju czy Monice Diaz? Wszyscy są absolwentami naszego centrum i wyszli spod złotej ręki naszej wyjątkowej doktor habilitowanej nauk medycznych Fiony Vargas. Okej, czyli ona jest autorką. Tych sukcesów właśnie modyfikacji. Tylko personel, dobra, gdzie to jest? Do zapoznania się z naszą ofertą. Na tablicach można zobaczyć statystyki zawodniczki. Już podchodzę. Następny zawodnik, którego mają Państwo szansę poznać, to Kelvin Golden Strickland. Często macie tu takie prezentacje? Jak tylko doktor Fiona uzna, że mamy się kim pochwalić, więc tak, raczej często. Doktor Fiona pojawia się tu czasem na prezentacjach? Nie lubi naszych małych tłumów. Woli siedzieć u siebie w biurze piętro niżej. O, jakaś informacja. Tequila. Właśnie, on chciał, żeby 3 tequile opindolić. Znajdzie się kieliszek cencą tequila? Proszę bardzo. Pierwszy raz, nie? Dla którego klubu szuka pan zawodnika? Oto statystyki. Za chwilę zobaczą państwo... Pracuję dla San Diego Shredders. Szukam skrzydłowego. San Diego Shredders? Jaki ten świat mały. Kaden jestem. Też pracowałem z Tomasem, tylko 2 sezony temu. Victor Wilson. I kolejna. Po co tam kolejny skrzydłowy, skoro obecny ma rekord przyłożeń w klub? Czekaj. Jak on miał na imię? Ten sprinter. O kurwa. I kolejna. Słuchaj, jeśli czegoś się w życiu nauczyłem, to żeby nie gadać o nieobecnych z ludźmi, których nie znam. Szczególnie o interesach. Bill, chyba musisz mu nalać coś mocniejszego na rozluźnienie. I kolejna. Zajmij się lepiej swoim drinkiem. Pieprz. Co jest? Spieprzył hartowaną szybę. Kurwa! Fiona ma tu kręgło, o której wspomniałem. Przepraszam, chwilowo muszę zamknąć bar. Nie. Przerywamy prezentację zawodników. Wi, to dobry moment, żeby wkraść się za kulisy tego cyrku. John jako głos rozsądku. No w tej roli bym cię nie obsadził. Dobra, cię mam iść. A, zakaz wejścia. Chyba mam mi się tam dostać. Czekajcie. Przyjęcie kamer, odwróć uwagę. Tam się widzę przestawił. Pierdziele, jak mam go tutaj... Aha, czekajcie. Odwróć uwagę. Wyłącz. No ja pierdzielę, no oczywiście, że nie mogło się inaczej to wydarzyć.
granaty na mnie. Kurde, no. Przepraszam. Niestety, umie się to inaczej nie... Można go jakoś... Co tu się wydarzyło? Chcieliście pozbyć. Dopiero później będziemy... No. Dobrze jest! Tam widzę z jeden. Ło! Tam to widzę jest taki trochę gorszy. Od dupy strony trzeba! Nie chcesz umierać? Już miałem dobry pomysł, kurde, nie widziałem tej kamery tutaj. Aby się udało. Wiem, że będę musiał później wracać i pewnie też będzie... Dobra. Jego nie ma. Widzę, na dole jest dwóch. Od razu zaznaczyć. Coś tu jeszcze widać? Psia twoja mać! Dobra, ten alarm to... Dobra, idziemy w takim układzie. To jest windę wyłączone. Aha, dobra. Strefa zawodników. Wow! Już prawie bym je miał. O ludzie. Gdzie jesteś? A? Otworzyć oknie! Tańki padają! Wyłącz. Wow! Co to za Hulk? Ja pierdzielę. Co to za jakiś oszołom? Co my tu mamy? Notatki dr Fiony. Przekazać Fionie, że Tommy Walker nie nadaje się do dalszych treningów. Ciało chłopca jest już za stare lub zbyt wycięte. Czone nietrafnymi modyfikacjami. Ja pierdzielę. Przez co procesy regeneracyjne zachodzą zbyt wolno. Tommy ma też problemy psychiczne, w tym niską samoocenę. Chłopiec, pomimo stosunkowo dobrych wyników na maszynach, gra słabo. Oho. Nie wiem, to chyba o niego chodzi w ogóle nam. Mocno stresuje się podczas występów, przez co popełnia wiele błędów. Trzeba go usunąć ze środka, jego miejsce powinien zająć ktoś bardziej perspektywistyczny. No dobra. No? No, niech to wszyscy tak po kolei przychodzą. Dotrzyj do biura. Wyłącz. Tam. Tam jest w stanie strzelić nawet. Coś tu się wydarzyło. Nie wiem, to chyba moje jakieś nowe umiejętności, którymi to
skrzynią. Co tu się dzieje? Teraz znaleźć jeszcze biuro. Po prostu tak zróbmy. To co to jest? Gaśnica. Niby mam iść. Okej, okay. Nie tutaj jest. Gdzie włamu? Okej. Okay. Zamknijmy te drzwi. To była ona? Kurde no... To... Ja tylko patrzyłem. Spokojnie. Jak się nazywasz? Tommy. Aha. Jak tu wszedłeś? Wypuścili cię z twojego pokoju? No... Znam kilka sztuczek. Tata mnie nauczył, a mój tata to technik. Cześć Tommy. Jestem Vi. Co tu robisz? No wiesz, no bo ja tylko tak tu sobie jestem. W biurze dyrektorki ośrodka? Przecież widziałem, że czegoś szukałeś. No bo szukałem, czy ktoś mnie wybrał do drużyny, a tu znowu nikt. To nie fair. Ja wszystko przecież umiem. I mam wszczepy, i jestem szybki. Nie martw się. Prędzej czy później ktoś cię wybierze. Tylko ja się robię już za stary. Ty? Za stary? Aha. Niedługo nikt mnie nie będzie chciał, nawet najgorszy klub. A tata powiedział, że nie mogę zawieść, bo jesteśmy z Dogtown. A moja, kariera sportowa to ostatnia szansa. Hej. W życiu nie zawsze się wygrywa. Tylko ja nie chcę przegrać. Nie chcę, żeby się śmiali. Posłuchaj. Są rzeczy, których nie warto gonić za wszelką cenę. Po drodze można za dużo stracić. Wiem coś o tym. Aha. Nie martw się. Jeszcze będzie dobrze, zobaczysz. Taki zuch jak ty pewnie wie, gdzie jest komputer Fiony, nie? Muszę coś przy nim zrobić. No co ty, nie widzisz? Przecież tutaj jest. Ale ze mnie gapa. Nie zauważyłem. No, a ja wiedziałem i zawsze bym wiedział. No, zdolniacha z ciebie. A teraz głowa do góry i leć do siebie. Żeby cię pani Fiona nie zobaczyła. Okej, tylko... Ja jeszcze tu chwilę poszukam. Dobra. Co jest do cholery? Tommy, wyjdź. Teraz. Ja tylko pomagałem znaleźć mu biuro. Nie zrobiłem nic złego. To on chciał. Nie mieszaj w to, dzieci. Kurde. Spokojnie, Tommy. Zostaw mnie. Musimy porozmawiać z panią Fioną o sprawach dorosłych. Prawda? Prawda. Zmykaj, Tommy. Okej. Jestem rozsądną osobą. Po cokolwiek tu przyszedłeś, dogadamy się. Czego chcesz? Dobra, skoro tak mówisz. Hasło do komputera i dane wszystkich garniaków, którzy robią z tobą interesy.
Przelewy, kontrakty, umowy, wszystko. Co chcesz z nimi zrobić? Coś ci się pomyliło. To ja zadaję pytania. Posłuchaj, muszę chronić swój biznes i klientów. Na pewno to rozumiesz. Biznes? Niezłe. Pomyśl też o dzieciach. Chcesz je pozbawić jedynej szansy na lepsze to życie. To jest jeszcze lepsze. Suka. Mam dla ciebie propozycję, tylko proszę, wysłuchaj mnie. Gadaj i lepiej, żeby to było coś sensownego. Dziękuję. Chodź, coś ci pokażę. Johnny trochę... No dobra, widzisz? Zobacz. Zdjęcia i puchary? To ma mnie do czegoś przekonać. Mark Elway. 22 lata, wybitny koszykarz. Monika Diaz. 25 lat, tenis, top 15 europejskich zawodniczek. I nasza największa gwiazda, Al Ford. 21 lat, mistrz NUSA w boksie klasycznym. O, zaraz usłyszę, że ich stworzyłaś. Pomogłam im. Jeśli wydasz moich klientów, to ośrodek upadnie i nie wesprę już żadnego zawodnika. Tomiego też nie. To jego teczka. Możesz pomóc mi... Pomóc jemu. Ja pierdolę. I to jest cynizm, za który można dawać medale. Czekam. Próbujesz grać losem tego chłopaka? Na stole są różne opcje. Moja propozycja. Kontrolowany wyciek. Wydam ci dane kilku klientów, dla mnie mało istotnych. Twój zleceniodawca i tak dostanie to, czego chce. Nazwiska i historię przelewów. Każdy będzie zadowolony. Ej, tych dzieciaków, co wylądowały na bruku z chorobami powszczepiennymi, raczej sobie tu nie powiesi, nie? Bądźmy profesjonalni. Jaką ma szansę na kontrakt? Nikłą. Kontrakty dostaje 15, może 20% najlepszych zawodników. Tomi raczej wróci do domu. Bez pieniędzy na utrzymanie zmodyfikowanego ciała. Z rozregulowanym organizmem. To sport. Jest dużo do wygrania i dużo do przegrania. Tomiemu możesz jednak pomóc. Ta teczka nie musi zostać na moim biurku. Po co tyle zachodu, co? Naprawdę cię to interesuje? Jest taniej. A to nie dlatego, że modyfikujecie dzieciaki, które są na to za młode. Myślisz, że tylko my to robimy? Przez każdego zawodnika płynie cała tablica Mendelejewa. Im wcześniej się zaczyna, tym lepsze efekty. Bez tego sport znów byłby nudny. Ile zarabiasz na naiwności tych dzieciaków i ich rodziców? To nie ja krożę ludziom. Ja daję szansę na lepsze życie. Nie za darmo, to prawda, ale każdy rodzic zna ryzyko. Podpisują umowy. Co innego znać ryzyko, co innego je rozumieć. No to jedź do Night City i zobacz te dzieci błąkające się po ulicach. Nie mam wrażenia, że te tutaj ryzykują więcej. Prawdziwa z ciebie kurwa altruistka. Kurde. Czy bądźmy profesjonalni. To mi raczej bym chciał, żeby dalej szedł, więc... Zróbmy tak. Aj, nie tak. Przyjmę twoją propozycję. Ale ty zapewnisz Tomiemu kontrakt sportowy. Załatwione. Ty bierzesz część danych, Tomi trafia do drugiej ligi w Europie. Super kariery nie zrobi, ale spełni marzenie. Wiesz co? Daruj sobie. Dane przesłane. To była rozsądna decyzja. Idź już. Ten pierdolnik powinien spłonąć razem z nią. Tu jest? Cel kontraktu. Zobacz dane klientów Fiony. Szczegóły wyobraź. Wyobraź sobie, że niektórzy unikają opłacenia podatku. Wiem, zgroza. Musimy położyć tej zbrodni kres. Pytasz, kto jest... Kurde, mogłem trochę bardziej ten, ale ten dzieciak troszeczkę mnie tu przekonał.
Dostałem dane, zwijaj się. Okej. Jest to co prawda pełne dane, ale cóż, opuść ośrodek. Pytanie, jak będzie z tym opuszczeniem, czy będzie, raczej nie będzie takie gładkie. Też nie, może i będzie gładkie. Weźmy to broń. A co tu mamy? Wejście. Aha, okej. I bardzo ładnie, Vi. O to chodziło. Dzięki twojej pomocy podatkowi złoczyńcy nie unikną kary. Komu tak bardzo zależy na podatkach, co? Europejska wspólnota gospodarcza ściąga kasę, która im się należy. Dobrze płacą, więc moralnie ich wspieram. Kontrakt zamknięty, Vi. No dobra. Radio Wechselstrom. Tu wyłączymy te radio. Wsiądźmy do tego samochodu. Nie wiem, czy jakbym usunął to całkowicie, czy coś bym więcej zyskał. Teraz tak. Podejrzewam, że żadnego tu zrzutu. Wyłącz. Rzutu tutaj nie ma. A ja sobie muszę przerzucić. Co to jest? Udaj się na miejsce spotkania między 0.30 a 3.30. To chyba jest właśnie po tym telefonie? Wydaje mi się. Chyba tak. To jest ile? To 2.70. Momencik. Gdzie ja tu mam dojechać? Co to jest? Kontrakt. I tu jest kontrakt. Dobra, zróbmy te kontrakty. Już jesteśmy. Wiem, że będą kontrakty, więc będą kontrakty. Wo. No tego się nie spodziewałem. No dobra, musimy iść na piechotę. Ale parkowanie pierwsza klasa. O. Dobra, gdzie? Ła! Ja pierdolę. Deszczu podrynne. Dobra, lecimy. Dobrze, lecimy? Chyba dobrze. Vi. W Longshore Stacks doszło do masakry cywilów. Zginęli z ręki Leona Rindera, człowieka Hansena od 8 lat. Rinder niedawno opuścił szeregi Bargestu. Rodziny ofiar chcą, żeby go odnaleźć i odpowiednio potraktować. Na miejscu znajdź Brianne Dolson, przedstawicielkę Longshore. Powie ci więcej. Do usłyszenia. 22.06 rano, a mamy 17. A dobra, co tu my mamy? Tu widzę, mamy szczegóły. Mieliśmy co mały bałagan. Rinder, były żołnierz Hansena, zamordował tam 8 osób. Nie wiadomo, co Rinder robił w Sztok, nie wiadomo, co mu odbiło, nie wiadomo, dlaczego odszedł od Hansena. Mamy więc dużo pytań, mało odpowiedzi, ale jeden pewnik. Rodziny ofiar chcą, żeby dorwać jego. Najpierw trzeba go jednak znaleźć. Tutaj wchodzisz ty. I on wygląda w ten sposób. Zbadaj miejsce zdarzenia i porozmawiaj z Brianną Dolson, przedstawicielką. Okej.
No dobra. Skurwysyny od Hansena znów mordują. Pamiętasz te akcje w 75? Nie było tak źle, ale dwóch chłopaków też zginęło. Dobra, ciszej. Pierwszy cicha, nie ciszej. Okej. Poczekaj. Uła. Dobra. Przepraszam, że przeszkadzam. Jestem Vi od Hansa. Briana? Marta, ten mężczyzna nam pomoże. Teraz cię zostawimy. Dobrze? Dobrze. Idźcie. Wybacz. Wszystkim udzielają się emocje. Zanim zaczniemy, chcę wiedzieć, skąd jesteś. Wiesz coś o życiu w Dogtown? Powinno zależeć ci na czasie. Im szybciej opowiesz mi o tym mordercy, tym szybciej zacznę działać. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Jestem z Night City. Cała reszta nie ma znaczenia. A Dogtown? Znam zarówno lepsze, jak i gorsze miejsca do życia. To zobojętnienie mówi o tobie więcej, niż ci się wydaje. Teraz się znamy. Briana. Uciekłam do Dogtown przed Tigersami. 6 lat temu. Większość z nas nie ma więcej niż to zdanie czy dwa o poprzednim życiu. Dlatego chcę mieć pewność, że za pieniądze, które dla ciebie zebraliśmy, kupujemy sprawiedliwość. Zebraliście? Czyje to pieniądze? Ludzi, których widzisz. Mamy dość bierności. A czym dla was jest sprawiedliwość? Bo słyszałem różne definicje. Leon Rinder ma zginąć. To morderca. Był człowiekiem Hansena. Cia, tę sprawiedliwość już znam. Tak myślisz? Marta, poznałeś ją. Rinder zabił jej syna Jasona, jego kolegów i 4 innych mieszkańców. Jason, Caleb, Dionte, Omar, Farel, Matias, Alisa, Tamika. Rinder nie jest już w Bargeście? Dlaczego? Nie wiem. Ale wiem, że to potwór. Bezlitosne zwierzę. Co go łączyło z Hansenem? Był z nim w Dogtown od początku. Słyszałam, że wykonywał rozkazy, których nikt inny wykonać nie chciał. Wiesz, czemu Rinder spotkał się z Jasonem? Wiem, że Jason miał skontaktować Rindera z kosiarzami i tyle. Z kosiarzami? Jason był wplątany w jakieś brudne interesy? To był 20-latek, który próbował przeżyć w Dogtown. Nie anioł, ale miał serce tam, gdzie trzeba. Marta o to zadbała. Czemu zabił tych wszystkich ludzi? Bo potwór zawsze będzie potworem? Słuchaj, Jason, syn Marty, chciał być fikserem, miał coś załatwić dla Rindera. To on go tu ściągnął. Spotkali się, doszło do kłótni. Rinder otworzył ogień i ciągle zmywamy krew ze ścian. Rozpoznawaliśmy ich po wszczepach. Rozumiem. To było w ciele Jasona. Zaszyfrowana, ale pewnie sobie z tym poradzisz. Możesz też przeszukać okolice. Nadal widać ślady. Co może być na tej drzazdze? Nie wiem. Ale cokolwiek Jason załatwiał dla Rindera, tam będą szczegóły. Zadbam o to, żeby Rinder cierpiał.
Możesz to przekazać matce Jasona. Dobrze. Przekażę. Vee. Teraz wiesz, co przeżyliśmy. Nie zawiedź nas. Nie zawiodę. Przynieś nieśmiertelnik Rindera. Będzie przypominał innym psom, że potrafimy się zemścić. Nie jesteśmy bezbronni. Do zobaczenia. Dobra, mamy zadanko. Zobaczmy, zapis rozmowy, o rany. Fajny zapis. Możemy go oczywiście tutaj złamać, to zrobimy. A, 1C, 1C, E9, dobra, 1C, 1C, czyli to te ostatnie, E9 i BD, czyli tu, tu, tu i tu. Dobra, i co my tu mamy? Mam dla was klienta, typ chce sprzedać wszczepy bojowe militego trzeciej generacji. Bardzo dobrze. Ślij go do nas, bo do Pacyfiki dawny motel Las Osos. Skąd je ma? Czyli tam pewnie będziemy musieli jechać. To mi lepiej powiedz, ile mu za nie dacie. Jak to będzie jakościowy sprzęt, będzie to dużo. Kilkadziesiąt tysięcy, kurwa. A... gdzie to ja skończyłem? Aha, a procent dla mnie? Nie żarty, dostaniesz stałą stawkę. Chcesz więcej? To niech ci ten typ da. Okej. No dobra. Okej. Udaj się do dawnego motelu. Zbadaj miejsce opcjonalne. Pytanie. O jakie to miejsce chodzi? A, o te miejsce chodzi. Dobra. Zejdźmy najpierw. Uwaga, to po wojskowych butach. Wziął rozbieg i wskoczył na dach tego domku, zawadzając o barierkę. Jakieś 3 metry w górę. Musiał ważyć ze 160 kg, żeby zostawić takie głębokie ślady. Czyli Rinder jest albo skocznym łasuchem, albo ma założone wspomagane ścięgna. Ciężkie wszczepy bojowe i wygląda jak jebany czołg. Ja pierdolę, jest ciężko. Ta zagadka. Tam jeszcze coś jest. Kurwa. Rinder zrobił dziurę w ścianie. I w ziemi. Człowiekiem. Widzisz to wgniecenie i krew? Musiał kimś uderzać w tym miejscu. I to nie jeden raz. Jakby był w jakimś szale. Takie ślady zostawiają tylko kule 0,5 cala z MK31 HMG. Karabin ciężki jak skurwysyn. Bez modyfikacji ramion nie jesteś w stanie go utrzymać. I popularny wśród żołnierzy Militechu. Albo ex-żołnierzy jak Rinder. Wychodzi na to, że tylko on strzelał. Śladów po innych kalibrach nie widzę. Wygląda na to, że szukasz nawszczepianej maszyny do zabijania, która nad sobą nie panuje. Ta. Na to wygląda. Co to jest? Skrytka. Jest pan kto? Coś tu jeszcze jest? A, dobra, już mamy to wszystko zrobione. Okej. Chcę, żeby Rinder był przerażony. Żeby odebrać mu wszystko, tak jak on mi odebrał. Dobra, postaramy się. Chociaż z tego opisu, co tutaj mamy, no to nie jest ciekawie to wygląda. Jak ja daleko mam do jakiegoś punktu... Dobra, tu możemy się udać. Szybko podróż.
A, tu w ogóle nasze mieszkanie jest. Dobra, pójdźmy tędy. Zielone skróty. Ale może być ciężko, skoro to jest... To już nie człowiek praktycznie, tylko to jest maszyna do zabijania, jak to John wspomniał, zauważył. No, jestem ciekaw, jak to tu będzie wszystko wyglądać. Może być interesująco. Gdzie ja tu mam? Tu mam, dobra. I my musimy się udać... No kurde, to tutaj jest. Ten motel, ja myślałem, że gdzieś poza... Okej. Dobra. Jeszcze muszę sprawdzić stan amunicji mojej. To co tam mamy? Komponenty. No dobra. To mam iść w tamtą stronę. Ale zanim to, tak jak już wspominałem, muszę zobaczyć ekwipunek. Wytwarzanie. Tu mam zablokowane, to mogę wytworzyć. Max. Tu też. Tu też, okej. Okay. A to co to jest? To możemy wytworzyć sobie. Handyman. No, a tego nie potrzebuję. Dobra. Lecimy. Trochę ciemnawo. No. Co tu jest? No, mogę coś zorganizować, przynieść coś, coś do picia, coś świeżo, coś do zajrzenia w gwiazdy. Nie tym razem, spieprzaj stąd. Kosiarze. Pytanie, czy on będzie do mnie strzelał, czy od razu... Aha, tak. Okej. No dobra. Broń. Nie macie. Ktoś tu? Nikt. Dobra, to tak widzę. Tu jest ktoś. Tam jest ktoś. No, tak, nie zobaczę. No dobra, zadzwoń. Zobaczymy. Aha, okej. Okay. Muszę sobie sam otworzyć. To. Tu. To. Jakiś chuj do mnie napierdala! Teraz to ci kurwa nie odpuszczę! Coś takiego. Małpa nie będziesz miała. Aż ty kurwo jebana. Nie macie. Coś mi się wydaje, że ja już tutaj byłem w tym motelu. Mam takie wrażenie. Tam widzę. Tam jest. Gdzie my tu jeszcze mamy? Dobra. Co my mamy tu zrobić? Znajdź Ridera. Okej. Okej. Może znów będziemy się skucać.
trzeba iść w takim układzie. Tu jest jeden gościu. Widziałem kogoś. Aha, dobra. Kurde. Okej. Zajebał! No. Napierdalamy. Ła. Ale żem się urządził. Sytuacja się jedzie. No, żebyś wiedział, że się jebie. Oni tu pewnie są same małe płotki. Tamten się bardziej przejmuje. Co tu mamy? Kurwa mać, co to za świecące gówno? Oj, to mi się wszystko tu nie podoba. Trup. Ja może sobie zrobię tutaj zapis. O, dobra. A? Znajdź, czy on gdzieś tu musi być w takim układzie. Przynajmniej według tego. To jest to. Szyna jakaś. Pierdziele. Tam już byłem. Widzę, jest. Mimo wszystko można tu wejść. Więc pewnie on jest wyżej. Nie wiem, czy ja z tą bronią tutaj to na niego będę w stanie zadziałać. Wyżej chyba tu się nie da wejść. Muzyka jakaś? Zajebiście. Kosiarz. I on jest... On żywy czy nieżywy jest? Kolejny. Jest ciut umanieni z tego co widzę. Może
może wysadzić coś. To kosiar. Świeżo po operacji. Nieprzytomny, ale żywy. Skurwysyny nie tracą czasu. Instalują sobie wszczepy, które nie zdążyły ostygnąć po poprzednich właścicielach. Co my tu mamy? Wiek 25 lat, fizycznie sprawny, wszczepy, wszczep ręki drugiej generacji z podróbkowej serii Zeta Techu do kalibracji. Założyć wspomaganie kory wzrokowej i zasilić pamięć w celu zwiększenia mocy obliczeniowej mózgu. Okej. Okay. Tutaj kogoś cieli, i to niedawno. Widać jeszcze w miarę świeże ślady krwi. Flaki na ścianach. Krew na ziemi, wszczep oka na stoliku. Mają dryg do wystroju wnętrz. Ale coś tu jeszcze widziałem. Jeszcze jest? Chyba nic. O, tutaj co? Kolejny. A, uszkodzone energii, objawy i tak dalej. Dobra, mniejsza z tym. Ale dalej, no już ja to tyle zwiedziłem. To mnie zastanawia, czemu tutaj to stoi. Ale dobra, powiedzmy, że to jest ten do usypiania. A, zasłony przemysłowe. Co my tu w ogóle mamy? Gdzie jako mam kurde tu szukać? Idziemy dalej. Ja tak zastanawiam cały czas, czy on tu w ogóle jest. Co ty nie powiesz? Zwłoki. Już ja tu w większości przejrzałem. W sumie nie wiem, gdzie mam iść. Tutaj nic nie ma. Można wejść. Pierdziele, no. To jest ograniczone pole poruszania się. Ty nie. O, teraz mi to gadasz? A, chwila, tutaj coś jest. Mam złe przeczucia. No to jak on już gada o złe przeczuciach, to już jest niedobrze. Dobra, zmieniamy broń. Ja mam tu w ogóle broń. Właśnie. Ja bym sobie może coś zmienił. Nie, to ekwipunek 1-1.
Gdzieś mi tu potrzeba było, tu chyba. Okej. Co to jest? Powietrzny zryw. Strzelec wyborowy. I tu chyba sobie to... Pójdę w to. Ile tylko jeszcze mam? Dobra, w ten sposób. Posługiwanie się bronią jest łatwiejsze. O, właśnie. Teraz tak. Ekwipunek. Tu mamy tak. 5 plus. To jest 4. Czy ja tej broni nie jestem w stanie ulepszyć? To bym broń zamienił na coś zdecydowanie lepszego. Sortowanie obrażenia na sekundę. I to ma jakie? Obrażenia... Czekajcie, gdzie to jest? 86. A to ma... Obrażenia 195. Weźmy to broń. Wydaje mi się, że będzie tu lepsza. Kurde, amunicji tu będzie brakować. Jeszcze jedna, jeszcze jedna. Nie to. Ekwipunek. Poproszę, wytwarzanie. Będę ktoś mógł... Tam jeszcze coś było. Tu coś było gdzieś. Że można było sobie amunicję zabrać. Tam. Hmm. 25, ale tu mi nic nie przybyło. I tu też mi nic nie przybyło. No dobra. Czyli co? Wychodzi na to, że tam chyba trzeba będzie iść. A ten się spierdzielił z łóżka. Gdzie to było? To było... Nie, to było gdzieś tu. O, mordę jeża. Co to kurwa się dzieje? Dojadę cię! No, nie będzie tu zabawy. Gdzie on kurwa teraz jest? Zjeb pieprzony. Gdzie on jest? Tam jest. Tym go potraktujemy. Ma połowę życia, ale jak przejdzie do kolejnego, no to będzie... Boże, co kurde... Ja twoją mać! Ja twoja mać? Gdzie on się kuźwa... Co my tu mamy? Zwarcie. Zróbmy mu zwarcie. Wo.
tym jeszcze go nie jestem w stanie zadziałać. Nie no, kurwa, nie! Nie wierzę! No to bruje! Chyba po nim. O, bez Cyborg niby nie dał rady, w sumie rzecz ujmując. Weź. Dobra. Dostań się do Raid... Chwila, to kto to był? Jasza Iwanow? Czy to nie jest on? O! Zajebiście, po prostu super. Ciekawie. A, czemu tutaj akurat broń mi chowa? A to jest kto? Leon? A. Spokojnie, nie strzelaj. No chyba kurwa nie zabijesz bezbronnego człowieka! Rinder? Miałeś wyglądać trochę inaczej. Groźniej. No, Rinder. Ale z Rindera, jak widzisz, niewiele zostało. Hansen zdechł. Więc kto cię przysłał? Jestem tu, bo zabiłeś ludzi w Stax. Co? Moment. Byłem w Stax, próbowali mnie oszukać. Ale nikogo nie zabiłem. Mam te... zaniki pamięci. Coś jest nie tak. Jestem chory, okej? To jakieś nieporozumienie. To sprawka kosiarzy? Czemu cię pocieli? Bo tego chciałem. No co? Sprzedałem im wszczepy. To może i pokręcone chuj, ale dotrzymują umów. Może mi jeszcze powiesz, że ten wielki cham, który się na mnie rzucił, to Reaper? Nie. To dowód, że za ochronę nie warto im płacić. Słyszałem, że byłeś blisko Hansena. Co on ci zrobił? Nie widać? Zostawił w dupie bez kasy, koledzy to samo. A ja dałem temu skurwysynowi 8 lat życia. 8? Miał ze 20 lat. Głupi młodziak zapatrzony w Hansena. Miało być braterstwo broni, a jeden kłopot i kolegów nie ma. Klasyka. Zabiłeś tego dzieciaka Jasona i 7 innych osób. Dlaczego? Jestem chory, rozumiesz? Chciałem sprzedać swoje wszczepy, żeby zdobyć kasę na leczenie. Jason miał mnie skontaktować z kosiarzami. Mhm. I skoro tu jesteś, to cię skontaktował. Tylko chciał mnie naciągnąć. Zaczął machać gnatem. Kolejny skurwiel z Doktown! Jebane zwierzęta. A potem? Potem kurwa nie pamiętam. Żaden Reaper w Doktown ci nie pomógł? Nie powiedział, co to? A jakby pomógł, to bym tutaj leżał? Wypatroszony przez kosiarzy z techu trzeciej generacji? Może te chujowe wszczepy założyłem dla jebanego żartu, co? Mordowałeś na zlecenie Hansena. Przez lata. To pamiętasz? Kurwa, co ty chcesz usłyszeć? Że się przyznaję? Do tego, co pamiętam? Do tego, czego nie pamiętam? Że żałuję? Dobra. Przyznaję. Żałuję. Żałuję, że zostałem najebane lata z Hansenem. Byłem głupim gnojkiem wykonującym rozkazy. Cokolwiek zrobiłem, przepraszam. I tak gówno wiesz o życiu w Doktown, kurwa! Doktown go przeżuło i wysrało. To miejsce musi być pełne takich jak on. Ale też bez przesady. Nie wszystko jest winą Hansena. Dosłucham. Czego nie wiem o Doktown?
Kosiarze nie próbowali zrobić mnie w chuja. Kosiarze! A Jason tak! Dogtown jest pełne takich śmieci. Nie są lepsi od Bargestu. Widziałeś, jak oni żyją? W tych kontenerach? Zwierzęta. Próbujesz wyrwać się z tego syfu, to ci nie pozwolą. Chcą, żebyś gnił razem z nimi. Sprawdziłem ślady. Tylko ty strzelałeś. Dziury w ścianach były po kulach z wojskowej broni. Waliłeś głową Jasona w ziemię kilkadziesiąt razy. Resztą rzucałeś jak szmacianymi lalkami. Krew była wszędzie. Nie, niemożliwe, pamiętałbym. Raczej nie kłamie. Naprawdę może mieć te zaniki pamięci. Dodaj do tego ciężkie wszczepy i wściekłość, z jaką mordował, a wynik wydaje się oczywisty. Jeśli to cyberpsychoza, to jest szansa, żeby mu pomóc. Dzwonisz do Reginy? Wi, znałem cwaniaczków, którzy zaciągnęli się do armii, żeby zarobić. Kurwa, sam do nich należałem. Ale 8 lat u Hansena? 8? Jebać go. To co? Mam go po prostu dobić? To jego karma. Zasłużył. Chyba, że teraz będziesz się litować nad każdym skurwysynem, któremu nagle zrobi się smutno. Rinder, zaniki pamięci, napady szału. Nie zakładałeś, że to może być cyberpsychoza? Cyberpsychoza? Bo co? Bo się kurwa broniłem? Próbował mnie okraść, śmieć pierdolony! Spójrz na mnie. Co jeszcze mam kurwa stracić? Oszukali mnie. Wszyscy. Byłem żołnierzem, a teraz? Spójrz kurwa! Miałeś czas, żeby się wycofać, zanim zachorowałeś. Byłem 20-letnim gnojkiem, który uwierzył w Hansena. Nie ja jeden. To czyja to wina? A te pisty, co je niby zabiłem w Stax? Jebać ich. Jebać Dogtown. Wszystko bym tam rozjebał. Syf pierdolony. Właśnie. Jakby przystawię broń, obawiam się, że on wtedy może w cyberpsychozę popaść. Dobra, nie ma co. Albo dobra, próbujemy. Mocno się zastanów nad kolejnymi słowami. Ej, posłuchaj. Mnie nie ma. Nie ma. Jestem trupem. Chcieli mnie zabić. Zabili. Bardziej martwy nie będę. Przekaż im, że Leon Rinder nie żyje. Nie skłamiesz. Przekaż, a dam ci swoje rzeczy. Ukryte. O! Albo chuj. Strzelaj! Błagać cię nie będę. Powiedzmy, że ci daruję. I co potem? Nie wiem. Będę szukał pomocy. Jakiegoś dobrego Reapera. Nie chcę tak skończyć! Nie tak. Nie w tym gównie. Wi, to zwykły morderca, który próbuje wziąć cię na litość. Łatwo żałować, jak się ma lufę przed twarzą. No? Gdzie twój nieśmiertelnik? Potrzebuję go. Już. Tutaj. Żegnam. Poczekaj. Jeszcze koordynaty. Odwiedź to miejsce. Dziękuję. Okej. Tak chciałem... weź. Chciałem go jeszcze zadzwonić do tej, no ale cóż, no się nie da. Dobra, trudno. Trochę inaczej to sobie wyobrażałem. Co my tu teraz mamy? Zadanie zakończone, więc po prostu musimy to opuścić. Teraz tak, jak to się wychodzi? Jakoś tędy się opuszczało, ten lokal, znaczy właściwie opuszczało, dużo powiedziane. Tu się po prostu szło, a na wszelki wypadek. Widzę, że ktoś na dole jeszcze jest.
to się schodziło. Stół? A, dobra. Chociaż nie, to jest tylko balkonik. Bez wyjścia na dodatek. Ja pierdzielę. No tak, nie ma tu nic. Jak to tu kurna mać? A, tu jest chyba wyjście, tak? O cholera. Co jest? Tu chyba mnie nie było. nie potrzeba mi to. Dobra, raz, dwa. Wyjście, czy tu nie ma wyjścia? Pierdziele. 10 metrów. Kontakt człowieka, który zabił. Dostarcz nieśmiertelnik. Dym, dobra. Czyli tu mam, tak? Okej. Okay. A, teraz już poprowadzi. Dobra. Tu. Tu. Dobra, jest zejście. Jakiś gość tam był? Dobra. I tu już jest czysto, widzę. Dobra, sobie teraz na piechotę w takim układzie przebiegniemy. To w sumie nie jest jakoś ekstra daleko. Dobra, mamy to tu. Dobra. Tu pani? Nie, to do góry mam iść. I jak udało się? Rinder nie żyje, prawda? Nie zawiodłeś nas. Nie zawiodłem. Macie go z głowy. Mam nadzieję, że się bał i że był przerażony. No, na szczęśliwego nie wyglądał. Dziękuję ci. W imieniu nas wszystkich dziękuję. I ja dziękuję. Dobra. O. Cześć, V. Cel zabity? Zneutralizowany. W takim razie kontrakt zamknięty. No dobra, super. Zrobiliśmy wszystko. Co prawda nie widzę tu żadnych zrzutów w tym momencie, ale trudno. Może będzie kiedy indziej. Dobra, już trochę nagrania tu widzę. Mam, więc... Ja to chyba wam podziękuję na ten moment. Mieliśmy sobie może coś wyżej, coś było więcej widać. No, powiedzmy na przykład, a jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, o kurde. Już wiem, dlaczego to oko takie tanie było. To twoje prawie Kiroshi? No, ma wgrane reklamy. Ja pierdolę. Ja pierdolę, naprawdę. Kupić coś. Oko sobie kupił, reklamy ma wgrane. Dobra, jesteśmy gdzieś wysoko. Jeszcze muszę sobie tu zajmować. Wyżej. Czekałam na jakieś fajerwerki, a tu nic. Gdzieś tu tak ciekawiej. Czego się pchasz? Nie twoja sprawa. Dobra. Powiedzmy. Można by tu... A nie da rady się go jej wypchnąć. Dobra. Dobra, z tego miejsca dziękuję za obecność. I proszę jakieś lajki. Łapki w sensie.
subskrypcje. Oczywiście to pomaga w zasięgach, łapki przede wszystkim. A no i co, trzymajcie się, do następnego. Hej. Blow it up like a volcano.